Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie starter packa nordyckiego i giveboxa również z wersji nordyckiej. Udało mi się załatwić jeszcze po jednej sztuce. Jak wiadomo, szukam pozostałych kart nordyckich, więc troszeczkę trzeba tego jeszcze otworzyć. W środku starter packu powinna być znowu limitka XXL, ale nie wiem jaka. Ostatnio trafiłem Neymara, a jest większy asortyment. Jest Modric do trafienia, Messi, więc tak naprawdę nie wiem, kogo tutaj trafimy. No i zobaczymy oczywiście, jaka będzie druga limitka w giveboxie. Wtedy chyba trafiłem, jak pamiętam, Griezmana, więc też popularna w sumie, która u nas występowała. Ok, otwieramy starter packa. Limitkę dużą już mam. Teraz mamy dwie saszetki, gdzie jest limitka w środku. Mały Modric, to już mogę Wam pokazać. No i powinny być jeszcze dwie saszetki typowo nordyckie. Mamy je tutaj. Resztę odkładam na bok. I teraz sobie otworzymy giveboxa. Nie będziemy robić dzisiaj żadnego pojedynku. Po prostu otworzymy sobie produkty oba na jednym odcinku, bo chcę skompletować wersję nordycką. Nie jest to takie proste. Tak jak w poprzednich sezonach wiele produktów można było załatwić, tak w tym, no niestety, nie ma tak dobrze już. Więc to, co udaje się załatwić, to biorę. Tu mamy saszetki, limitka Mbappé, a drugą Wam na razie nie pokażę, zobaczycie w trakcie, kto tam jest. Ok, to zamykamy, odkładam na bok, żeby tutaj było miejsce, bo jest tego troszeczkę do otwierania i układania. Zaczniemy może od starter packa, jest tam mniej saszetek. No i najważniejsze to oczywiście Skandynawian Star szukamy, ale fajnie jak jest również bazówka. Mamy tutaj Birger Meling z Rosenborga. Jestem ciekaw, czy zawsze tylko jedną bazówkę nordycką można trafić. Pozostałych nie będę tutaj czytał, bo to nie ma sensu, ale już widzę, że jest piękna karta w środku Skandynawian Star, więc idealnie się złożyło, popatrzcie. Mamy Sisto i Delaney, numer 399, no pięknie, pięknie zaczynamy. Pierwsza saszetka i od razu dwie nordyckie karty, z tego oczywiście Skandynawian Star jest o wiele bardziej wartościowszą i ważniejszą niż bazówka. No i mamy kolejną nordycką kartę bazową, Aleksander Milosewicz z AIK. Więc naprawdę starter pack piękny. Logo Realu jeszcze nam wpadło. No a pozostałe to zwykłe bazówki. Ok, te sobie zostawimy na później. Lecimy teraz z saszetkami z giveboxa. No nie no, co się dzieje? Patrzcie, druga karta Skandynawian Star. Toivonen i Berg, numer 402. No pięknie, pięknie. Mandzukic, Goldzik. Dopiero trzy saszetki otworzone, a już dwie karty Skandynawian Star padły. Herrera, Fans i kolejny Gold. Rebic, również Chorwacja. Co mamy dalej? Ja cię kręcę. Nie no. Co się tu dzieje? Ja nie mogę. Patrzcie, jeszcze logo Rosenborga.
rarka Cristiano Ronaldo i logo Rosenborga. No takiego giveboxa tu jeszcze chyba nie miałem. A patrzcie, ile jeszcze saszetek jest. Tutaj mamy bazóweczki. Cud, miód, orzeszki. Ale lecimy dalej. Co nas jeszcze tutaj ciekawego zastanie w tych pozostałych saszetkach? Mamy ponownie tego samego zawodnika, Meling, co wcześniej. I tutaj Hamsik, Milestone. Logo przesunę tutaj, bo za bardzo świeci na nie, tak żebyście widzieli. Koszta Key Player, Devry, Impact Signing. Tutaj zwykłe bazówki. Ile jeszcze mamy? 5 saszetek. Mamy kolejną bazówkę nordycką. AIK Nicolas Stefanelli. Godin. Fans favorite. Angelino, PSV, De Bruyne Gold. Teraz może sobie zobaczymy kartę małą, limitowaną. I kto jest? Griezmann. Czyli, moi drodzy, to jest chyba pewniak, że otwierając giveboxa z Mbappé w środku, drugą limitką będzie Antoine Griezmann. Bo myślę, że to nie jest zbieg okoliczności, że otwierając dwa giveboxy trafiłem zawsze Griezmana. Kolejny key player Pulisic i Lenglet Impact Signing. Hofland. Bazówka z Rosenborga. Delaney. No i została nam ostatnia saszetka typowo nordycka. Czy jeszcze nam coś fajnego wpadnie? Mamy multiple z Paris Saint-Germain i Porto Milestone. Pozostały dwie saszetki z limitkami i duża XXL-ka do zaprezentowania. Najpierw otworzymy jednak saszetki z limitką. Szczęsny na bazówce i Martinez Impact Signing, a limitką jest Dybala z Juventusu. Angel Di Maria. Alaba, Milestone, a limitka to James Rodriguez. No i pozostała do zaprezentowania ostatnia karta dzisiejszego unboxingu, a jest nią XXL-ka Neymara. Czyli jednak nie trafiłem Modricza, a ponownie Neymara. Pomimo tego, moi drodzy, jestem mega, ale to mega zadowolony. Starter pack i giftbox przyniosły mi
piękne karty. Dwie karty Scandinavian Star, rarkę Cristiano Ronaldo i logo z Rosenborga. Już pomijam oczywiście bazówki, które też są ważne, bo są nordyckie. Czyli troszeczkę kart dochodzi do kolekcji. Ja to oczywiście muszę sobie pouzupełniać. No i mam nadzieję, że tą nordycką wersję jakoś w miarę szybko uda się zebrać. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tym unboxingu, o tych kartach, które trafiłem. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.